obcy, a jednak tak bliscy. Ludzie, którzy tworzą kulturę, zajmują się sportem albo po prostu mają pasję i oddaliby za nią wszystko. Są blisko, tuż obok ciebie, ale czy dobrze ich znasz? My stąd. Dorota i Dariusz Matuszek z Kątów Opolskich są szczęśliwymi dziadkami i rodzicami. W wolnych chwilach spełniają swoje podróżnicze marzenia, wspinając się na najwyższe szczyty. Kiedyś pojechaliśmy w Tatry. Najpierw jakieś górki niższe były, potem Tatry. I Tatry są naprawdę przepięknymi górami, szczególnie ta przestrzeń. Tam się czuje taką wolność, taką swobodę. Nie ma żadnych ograniczeń. W trakcie może chodzenia po Tatrach zrodziło się marzenie o tym, żeby zobaczyć jeszcze większe góry, albo może nawet największe góry na świecie. Stąd też właśnie ten pomysł wyjazdu kiedyś może w Himalaje. Ich marzenie się spełniło. Jakiś czas temu małżeństwo odbyło himalajską wyprawę. Do wyjazdu przygotowywali się 2 lata. Wchodziliśmy powyżej 5000, więc tego tlenu jest naprawdę dużo, dużo mniej niż w Tatrach, więc kondycja kondycją, nasze organizmy inaczej funkcjonowały na wysokości. Ja akurat należałem do tych szczęśliwców, które miały początki takiej choroby, wysokościowej. Zacząłem czuć wysokość bardzo szybko, więc szybko żeśmy zadziałali, bo mój organizm od 3,5 tysiąca metrów już zaczął mieć objawy takie, może nie choroby wysokościowej, ale już właśnie jakieś bóle głowy, źle spałem, więc szybko żeśmy zadziałali i dla mnie później cały trekking był już przyjemnością, natomiast jeśli byśmy to przeoczyli, to wtedy mogłyby być kłopoty, mógłbym nie skończyć trekkingu, mogłoby być nieciekawie. Po wylądowaniu w Dolinie Kumbu państwo Matuszek nie mogli się już wycofać. W tym miejscu rozpoczęła się ich najtrudniejsza przygoda. Tam już nie ma nic, tam nie ma żadnej infrastruktury drogowej. Wiadomo, przemysłu nie ma żadnego, rolnictwa, tam po prostu nie ma nic. I wygląda to tak, że żeby umożliwić jakikolwiek zarobek ludności etnicznej tam, wynajmuje się tragarzy, płaci im się za to, żeby nieśli plecak. Oni to robią chętnie, zresztą są niesamowicie silni. Nikt z nas nie byłby w stanie dźwigać takich ciężarów, jak oni tam dźwigają. Mogliśmy oddać 13 kg swojego bagażu porterowi, tragarzowi. Każdy tam się starał mniej więcej tyle oddać. I oni nieśli bagaże, oprócz swojego jakiegoś tam niewielkiego bagażu, nieśli bagaże od 2, nawet od 3 osób. My mieliśmy buty jakieś tam górskie, trapery, ciepłą odzież. Oni do wysokości powiedzmy tam 4000 metrów nad poziomem morza, może trochę więcej, poruszają się generalnie w japonkach albo w sandałkach. No jak ktoś chodził kiedyś po Tatrach, no to mniej więcej wie, jak się chodzi po Tatrach. To oni właśnie takimi szlakami się poruszają, w japonkach, w klapkach, im to w ogóle nie przeszkadza. Potem już tam gdzieś w granicach 5000 metrów, gdzie już jest trochę chłodniej, no to zamieniają te sandałki na adidasy. Także to są naprawdę, jeżeli chodzi o siłę, to są nadludzie. W każdej grupie była jedna osoba przeszkolona medycznie lub lekarz, więc która reagowała na takie pierwsze objawy. Byśmy mieli tylko słuchać organizmu. Jeśli widzieliśmy, że coś jest nie tak, tośmy to wszystko zgłaszali, czyli ja mówię, że mnie głowa boli, źle śpię. Wtedy żeśmy podejmowali decyzję, jakie dawki mają być tych tabletek, no i tyle. No i później było już bardzo dobrze. Podczas kilkudniowej wędrówki nie trudno o chwilę zwątpienia. Tym bardziej, że warunki z każdym kolejnym krokiem były coraz gorsze. Trudnością było zimno. Ogromne zimno. No, bo normalnie jak się człowiek zmęczy, to przystaje na chwilę, złapie oddech. Tam już nie ma tej możliwości. Można przystanąć, ale już się oddechu nie złapie, bo organizm walczy, płuca walczą o tlen, a nie za bardzo to jest właśnie możliwe ze względu na to ciśnienie, które nas otacza. 70% osób, które kończą maraton, mówią na mecie więcej już nie, więc
Tak samo z nami było, nieraz było ciężko w górach, mówimy, o nie, to już starczy tego, to już chyba jest ostatni raz. Natomiast później mija zmęczenie, no i idziemy do przodu. Dokuczliwe też było zimno w tych lodżach wyżej położonych, w okolicach 5000 metrów nad poziomem morza. Lodże, generalnie każdy mówi, że to takie schroniska górskie, no to nie są takie schroniska górskie jak nasze, kawałek jakiejś płyty pilśniowej, dykty, to jest wszystko pozbijane. Niewiele tam jest możliwości, jeżeli chodzi o budowę, to wszystko trzeba wnieść na plecach. Więc szerpowie wszystko wnoszą od najmniejszej deski do największej deski, drzwi, blachę falistą. Cokolwiek tam się znajdzie, to wszystko jest właśnie wnoszone na plecach przez tragarzy, więc nie ma jakichś tam luksusowych warunków w tych lodżach. Jest jedna sala taka jadalna, w której akurat jak my byliśmy, no to mniej więcej tak od godziny 17 do 19 w takim małym piecyku, w takiej kozie rozpalano ogień, tam się można było troszeczkę nagrzać, a te wszystkie inne pomieszczenia są nieogrzewane. Na szczycie małżeństwo rozwinęło biało-czerwoną flagę z napisem Kąty Opolskie. Naszą małą ojczyzną to są Kąty Opolskie. Niektórzy uważają, że nie powinno być żadnych napisów na fladze biało-czerwonej, aczkolwiek ja uważam trochę inaczej i nie wstydzę się, że pochodzę z Kątów Opolskich i jest to jakaś taka moja mała reklama mojej małej miejscowości, mojej małej ojczyzny. Podczas podróży ważne jest wsparcie bliskich osób. Za panią Dorotę i pana Dariusza kciuki trzyma cała rodzina. Relacja rodzice góry to jest trochę jak leczenie choroby. Czyli na początku przyjmuje się mniejsze dawki, a potem się te dawki coraz bardziej zwiększa i tak właśnie jest z nimi i z górami. To znaczy na początku były, załóżmy, Tatry z nami, kiedy jeszcze byliśmy malutcy i tak powoli te Tatry chyba zaczynały już nie wystarczać. Wtedy rodzice kończyli, załóżmy, kurs, zaczęli się wspinać zimą, zaczęła się wspinaczka już po skałkach, no i wtedy, kiedy już nie wystarczyło nawet to, to już zaczęli wyjeżdżać za granicę, szukając tej opieki specjalistycznej, medycznej. No i trochę jest tak, że tak jak też w przypadku leczenia jakiejś choroby, można powiedzieć, że te góry tak leczą rodziców. To znaczy, one są taką odskocznią. Rodzice faktycznie wracają z każdej wyprawy szczęśliwsi, bardziej wypoczęci. Obecnie państwo matuszek przygotowują się do kolejnej wyprawy. Tym razem do Peru. Ale podróżniczych marzeń w swoim sercu mają sporo. Bardzo chciałabym wejść na taki szczyt Island Peak, też położony w Himalajach, w Dolinie Kumbu. Troszeczkę bardziej od strony Lhotse. Tam już się wchodzi bardziej taternisko z asekuracją. To już jest szczyt powyżej 6000 metrów, więc tam jest śnieg, jest lód przez cały rok. Trzeba się bardziej przygotować, bardziej asekurować. To takie himalajskie marzenie. Pani Dorota i pan Dariusz Matuszek są stąd, z Kątów Opolskich. Zachęcamy do udostępnienia naszego programu na Facebooku i YouTubie oraz do pozostawienia komentarza pod filmem. A o czym będzie kolejny odcinek My Stąd, tego dowiecie się niebawem.